Na tym filmie pokażę, jak ustalić efektywny koszt kredytu zaciągniętego łącznie na 6 lat z dwuletnim okresem karencji oraz z założeniem, że bank nalicza sobie prowizję od udzielonego kredytu. Jeśli wiemy, ile wynosi roczne oprocentowanie, czyli podstawa do naliczenia odsetek oraz ilu procentowa prowizja jest naliczana przez bank, możemy ustalić ten koszt. Jeżeli wiem, że w pierwszym okresie kredyt zaciągnięty jest na 300 tysięcy, wiem, że bank będzie od tej kwoty miał prawo naliczyć sobie 2% wartość prowizji i o tyle mniej dostaniemy pieniędzy na konto bankowe. Na konto bankowe wpłynie różnica 294 tysięcy zł. Jeśli przez dwa pierwsze okresy roczne nie chcemy spłacać części kapitałowej, czyli mamy okres karencji, to wówczas odsetki naliczane są bezpośrednio od kwoty zadłużenia, jakie mamy na dany okres. I jeżeli przez dwa lata nic nie spłacamy części kapitałowej, to zadłużenie na koniec pierwszego roku staje się zadłużeniem na drugi rok i końcowe zadłużenie na drugi rok staje się dopiero teraz, tu, na początku trzeciego roku, podstawą do naliczania zarówno odsetek, jak i ustalenia wysokości części kapitałowej, jaką co roku będziemy płacić. Bo można spłacać taki kredyt po dwóch latach albo ratami o równej wysokości, czyli rentami, albo ratami malejącymi, czyli o równej części kapitałowej. Równa część kapitałowa jest to po prostu wynik podzielenia wartości tego zadłużenia przez liczbę okresów, kiedy będziemy dokonywać spłaty. Mamy 4 lata, dlatego jest tu 75 tysięcy zł i w każdym roku będzie ta część kapitałowa taka sama. Część odsetkowa naliczana tutaj jest zawsze od bieżącego salda kredytu razy oprocentowanie roczne. I w ten sposób za każdym razem przemnażamy sobie odsetki razy saldo kredytu, jaki mamy. A wysokość raty, jaką musimy wnieść do banku, oczywiście, że jest malejąca, ale wynika ona tutaj z dodania części odsetkowej do części kapitałowej. Mamy sumę, przeciągamy to w dół i wiemy, ile w każdym okresie zapłacimy zarówno odsetek, jak i części kapitałowej. Na koniec każdego roku zadłużenie wynika z tego, że powiedzmy jego wysokość, że kwoty tego zadłużenia na początku danego okresu uwzględniamy część kapitału, jaką my chcemy spłacić i o tyle mniej będzie wynosiło bieżące zadłużenie na koniec konkretnego roku, które stanie się zarazem saldem początkowym do naliczania zarówno odsetek, jak i ujęcia części kapitałowej na rok kolejny. I teraz, jeżeli zadłużenie na przykład wynosi 225, bo tyle wynosiło końcowe w trzecim roku, to początkowe w czwartym roku 225 zmniejszany jest o część kapitałową 75 tysięcy w tym zadaniu i zostaje nam bieżące zadłużenie na 150 tysięcy, które staje się znowu saldem początkowym na kolejny rok. W ten sposób schodzimy z zadłużeniem do zera i możemy ustalić, ile wynosi łączna suma rat wyniesionych z tytułu kredytu. Możemy też ustalić, ile zapłaciliśmy odsetek wynikających z tej raty oraz ile kapitału my łącznie spłaciliśmy. Oczywiście suma tych wszystkich kapitałów musi się równać wartości tego zadłużenia, bo 300 tysięcy zł. I możemy uwzględnić, ile wynosi prowizja. Aby obliczyć efektywny koszt kredytu, musimy w tym momencie sumować ze sobą wszystkie raty kredytu, dodać do tego odsetki wynikające z karencji i prowizję. A podzielić to należy nie przez wartość tego kredytu, a przez kwotę, która faktycznie nam wpłynęła na konto bankowe, czyli kwota kredytu zmniejszona o prowizję, stąd 294 tysiące zł. A więc wówczas możemy powiedzieć, że efektywny koszt kredytu to jest u nas wydatek firmy podzielony przez wartość tego kredytu, czyli to, co wpłynęło nam na konto, a pomniejszone o prowizję, minus 1. Wtedy też możemy powiedzieć, że u nas te koszty związane z zadłużeniem stanowią 31% kwoty,
która wpłynęła nam na konto bankowe.